wszystkim! Witamy się z wami bardzo serdecznie na naszym kanale i nagrywamy ten wstęp już trzeci raz. Coś mi po prostu nie wychodzi, ciągle się mylę w tym, co mówię. Pogoda niestety zrobiła nam dzisiaj mega psikusa, bo miało być pięknie i słonecznie, a tu są jakieś ciemne chmury, oby się w końcu poprawiła. I jak się szykowałam rano dzisiaj w łazience, to wymyśliłam odcinek, który dzisiaj będziemy nagrywać. I nie bez powodu zrobiłam sobie tego koka na głowie i założyłam taki żakiet, bo dzisiaj zostanę Oliwii nauczycielką. Tylko nie wiem, czy będę dobrą, czy złą panią profesor. Proszę, dobrą. Chciałabyś, żebym była tą dobrą? Nie dziwię się. Dajcie znać, czy wy lubicie chodzić do szkoły, bo Oliwia już by chciała chodzić do szkoły. Jak na razie to jesteśmy na tym etapie, że po wakacjach pójdziesz do zerówki. Także do szkoły jeszcze troszeczkę czasu ci zostało. Obyś się dobrze uczyła, ale to się dopiero okaże, jak to będzie. Czy jesteś zadowolona z dzisiejszego filmu, który będziemy nagrywać? Mega się cieszę i słuchajcie, jeszcze sobie też pomyślałam, że pożyczę od naszego taty, znaczy od twojego taty okulary, bo ja sama nie mam okularów i ocencie, czy jest mi w nich dobrze, czy źle. Nic nie widzę w tych okularach, naprawdę. Tak mi się zniekształca obraz, więc muszę sobie opuścić i teraz wyglądam bardzo profesjonalnie. Tak. Oliwia już się szykuje, będziesz moim najlepszym uczniem, ja już to wiem. Ja napisałam takie dwie karteczki, wyluzowana nauczycielka albo surowa. I ty będziesz losowała, jaką ostatecznie będę panią, czy dobrą, czy złą. Więc ja jeszcze te karteczki pomieszam. O, może tak, Oliwia nie patrzy. Zaraz się wszystko okaże, co cię dzisiaj czeka. Czy jesteś pewna, że to ma być ta karteczka? Ale ci się fuksło! Będę dzisiaj wyluzowaną panią nauczycielką. Fajnie. Aż ci zazdroszczę. O, już masz plecak na plecach. A co ty tu masz w środku? Musisz się przygotować do tego dzisiaj. Przygotowałam się już. Aha, już masz wszystko, ale ja ci jeszcze proponuję spakować jakieś picie i może owoce. Weź sobie jabłuszko, mandarynkę. A ja tutaj jeszcze wzięłam od taty Oliwii taki kalendarz, który mi się przyda, to będzie mój dziennik. Także tato, dzięki, że mi to pożyczyłeś. O właśnie, i to mi się podoba. Masz jakieś przekąski, które będziesz mogła nawet jeść podczas trwania lekcji. Bo skoro mam być wyluzowana, to znaczy, że będę ci pozwalała na takie wszystkie rzeczy. I ja w to nie wierzę, ty pomalowałaś sobie dzisiaj oczy. Czy wy to widzicie? Jakie piękne kolory? Oliwia użyła cieni. Miałam inne. Ale w naszej fantastycznej szkole możemy się malować. Ja ci tego nie będę zabraniała, więc makijaż zostanie. Ale jakbym była surowa, to wtedy bym ci kazała te oczka zmyć. Nie byłoby innej opcji. Czy mój uczeń już jest ready? Tak. Bardzo się cieszę, a wy drodzy widzowie teraz klikajcie nam dużo łapek w górę. Nie dużo, bo to jest dla nas zawsze miłe. To jest mnóstwo. Tak, pamiętajcie również o subskrypcji, żeby nie przegapić żadnego naszego kolejnego odcinka. Klikajcie, bo my chcemy 100 tysięcy. Bo chcemy pokazać tatę. Pani Rączko, co pani tutaj robi? A to jest moja rączka. Twoja rączka? Tak. Musimy zrobić małe przemeblowanie. Ja uważam, że ten twój stolik powinien stać tutaj, a ja będę siedziała tutaj, przy tej tablicy korkowej. Co ty na to? Dobry pomysł czy nie? Nie wiem. Nie wiesz. No to szybciutko ściągamy te wszystkie rzeczy. Ja to wyniosę. No, możesz wynieść, możesz zostawić, jak tam uważasz, żeby nam tutaj nic nie pospadało. Jeszcze w międzyczasie też wam przypomnę, że jeżeli macie ochotę coś do nas wysłać, to tutaj na dole wklejamy wam dane do naszego paczkomatu. Tam, gdzie numer telefonu wpiszcie swój, a do nas przyjdzie powiadomienie na e-mail, że idzie do nas paczucha. I jakbyś mogła, to mi tu pomóż troszeczkę z tym stolikiem twoim. Tak ogólnie to już niedługo kupimy Oliwii większe biurko, ale to jest jeszcze też ok. O, tutaj będzie idealnie. Dzień dobry, zapraszam do stolika. Ja sobie usiądę tutaj oto w tym miejscu. Drodzy uczniowie, witam się z wami serdecznie w naszej najlepszej szkole w całej Polsce. I zaraz sprawdzę obecność. Oliwia, jesteś? Jestem obecna.
i to już byliby wszyscy moi uczniowie, więcej ich nie mam. Oficjalnie zaczynamy pierwszą lekcję, jaką będzie matematyka. Czy lubisz ten przedmiot? Tak. To świetnie. Chyba nie mam strony do... Obojętnie, proszę otworzyć jakąś stronę w zeszycie. Dobra, tutaj. I ja Ci dam jakieś proste zadanko. Albo inaczej, zapytam Cię z tabliczki mnożenia 3 razy 4, ile to jest? 12. Ekstra, stawiam Ci szóstkę. Moja fantastyczna uczennica zapisuje to działanie w swoim zeszycie, ale ja już nie będę jej więcej pytała. Nasze lekcje będą bardzo krótkie i pozytywne. Za to, że tak dobrze rozwiązałaś to działanie, mam dla Ciebie prezent. Możesz sobie tą wagę zabrać do domu. Ona pomaga uczyć się dodawania i odejmowania na takich kotkach. Już Wam szybko pokazujemy, jak to działa. Tutaj mamy wagę kota i na przykład losujemy pierwszą kartę, na której jest 3 równa się 3 kotki. I teraz Oliwia musi na jednej stronie ustawić 3 kotki, a na drugiej stronie znaleźć trójeczkę, cyferkę. I jak widzicie, waga jest równo. Czad, co? Mi się to strasznie podoba. Ja to kupiłam na Allegro i nie tylko są kotki, są również jakieś inne zwierzątka. Czas na pierwszą przerwę. No nareszcie, no. Jak to nareszcie? Przecież ta matematyka była bardzo krótka. Nie mów, że nie mogłaś się już doczekać, jak będzie przerwa. No nie. Serio? Chciałabyś mieć dłuższe te lekcje? Czy takie króciutkie? Takie troszeczkę dłuższe. Troszeczkę jednak dłuższe, to spoko. Proszę umyć jabłuszko i proszę wracać do naszej klasy. Koniecznie dajcie nam znać, jakie są Wasze ulubione przedmioty w szkole i czy w ogóle lubicie chodzić do szkoły. Życzę Ci smacznego, a ja jako dobra pani nauczycielka za mojego ucznia spakuję te wszystkie rzeczy do pudełka. Moja uczennica już zjadła, więc ogłaszam koniec przerwy. Teraz zapraszamy na lekcję przyrody. Na dworze odrobinkę się przejaśnia, przez moment nawet wyszło słoneczko, więc lecimy na dwór, musimy się ciepło ubrać i misja jest taka, Twoje zadanie polega na tym, żeby znaleźć piękne wiosenne kwiatki. Okej. Ja już widzę pierwsze kwiatki, które niestety są pozwijane ze względu na to, że noc była chłodna. Ale takie też możemy pozrywać, one nam się przydadzą na lekcję plastyki. Żebyś dostała szóstkę, musisz odpowiedzieć na pytanie, jaką teraz mamy porę roku. Wiosna. Bardzo dobrze. Jak wrócimy do sali, to oczywiście szóstkę wpiszę Ci do dziennika. Wróciłyśmy już do szkoły i uważam, że lekcja przyrody została zakończona. Czas na obiadową przerwę. Moja najlepsza uczennica umyła rączki, a ja już podaję Ci obiadek. Dzisiaj na obiad mamy rybę i surówkę. Czy moja uczennica lubi taki obiadek? Ja lubię rybkę bez surówki. Ale surówkę też trzeba jeść, ona jest zdrowa. Jeżeli nie chcesz, to oczywiście nie będziesz jej jadła. Ja Cię do niczego nie będę zmuszać. Proszę sobie usiąść do swojego stolika, by nam się przydał jakiś woźny, który by nam tu przyniósł to jedzonko, ale niestety takiego nie mamy, więc muszę sama to zrobić jako dobra pani nauczycielka. A tak w sumie to kucharki też żadnej tutaj u nas w szkole nie ma. Ja ten obiad sama gotowałam i jestem ciekawa, czy będzie Ci on smakował. Mega się starałam, ale jak znam Oliwię, to powie, że babcia robi zdecydowanie lepszą rybkę. Bo Ty jesteś fanką obiadów babci. Pozdrawiamy Cię, babciu, serdecznie. Możesz sobie jeszcze wyjąć swoją wodę z plecaka, żebyś miała czym popić. I powiedz mi, jak oceniasz tą rybę w skali od 0 do 10? 9. To nie jest tak źle. Uwaga, uwaga, teraz ja sobie niosę pyszną zieloną herbatę w moim ulubionym kubeczku. Proszę Pani... Tak, słucham. A jak będzie następna lekcja? Język angielski. Ale ja nie chcę języka angielskiego. Dlaczego nie chcesz? Nie lubisz?
Nie ma problemu. Skoro nie chcesz mieć języka angielskiego, to zastąpimy go językiem polskim. W końcu prowadzę najlepszą szkołę na świecie, więc muszę dostosować się do moich uczniów. Koniec przerwy, wszystko zostało zjedzone, więc zaczynamy język polski. Oczywiście będziesz miała bardzo proste zadanie, zobaczymy czy znasz literki, tylko muszę znaleźć kredę. Gdzie my mamy kredę w naszej sali? To poproszę Ciebie, żebyś ją wyjęła. Weź sobie obojętnie jaki kolor chcesz. Mamy kolor różowy, zaproszę Ciebie teraz do tablicy i musisz napisać Oliwia i mama. Czy znasz taki kanał na YouTubie? A lubisz go? Bo ja na przykład bardzo lubię go oglądać. Jestem zachwycona, wpisuję Ci szóstkę do dziennika. To już jest chyba trzecia Twoja szóstka. No chyba. Twoja mama będzie z Ciebie dumna, jak wrócisz do domu i opowiesz, jakie dostałaś dobre oceny. I najlepsze jest to, że znowu mamy przerwę. Chyba, że nie chcesz robić przerwy. Nie, no. Nie chcesz? Jakiego mam ambitnego ucznia? Super, w takim razie przechodzimy do lekcji plastyki. Czy lubisz rysować? Ojej, coś długo się zastanawiasz. Nie? Lubisz. Ale niekoniecznie rysuję w domu. O, a to dlaczego? Nie wiem. Rysowanie jest fajne, bo wtedy ćwiczymy rączkę i tak sobie pomyślałam, że skoro mamy wiosnę, to zróbmy taki wiosenny obrazek, który potem powiesimy na tablicy korkowej. I te kwiaty nam do tego posłużą, że je po prostu poprzyklejamy też na kartkę. A ja jeszcze zebrałam takiego fioletowego. Wow, musimy znaleźć kartkę, gdzieś powinna być w Twoim stoliczku. Te zeszyty już nam raczej nie będą potrzebne, bo niedługo kończymy nasze zajęcia, chyba że jeszcze będziesz chciała, żebyśmy zrobiły jakąś lekcję gimnastyki, czy coś w tym stylu? WF. Aha, WF. Dobrze. Nie wiem, czy mamy czyste kartki. O, jest, na szczęście, bo inaczej to bym musiała iść kupić do sklepu. Proszę sobie usiąść do swojego stanowiska i ten obrazek będziemy robili w pionie. To musimy zagiąć. O, żeby zrobiła się taka kieszonka. Jakbyś mogła, to u góry zrób słoneczko, jakiegoś motylka, chmurkę. Wszystko, co Ci się kojarzy z wiosną. A ja teraz mam chwilę odpoczynku, chwilę dla siebie, bo jestem taka zmęczona od tych zajęć. Na szczęście niedługo lekcje się kończą. Mam tutaj moją pyszną herbatkę. O, nawet jest ubrudzony kubek od szminki. Bardzo Wam polecam picie zielonej herbaty. Jest pyszna i zdrowa. Proszę Pani, skończyłam. Już idę zobaczyć, jak Ci wyszło. Oh my god. Trzeba przykleić. Jeju, co Ty tutaj zrobiłaś? Stawiam Ci jedynkę, co to ma być? Nie no, żartowałam. Coś, Ty, jestem zachwycona. Prześliczna łąka. I za to Ci się należą aż dwie szóstki. Wow, fantastyczna praca plastyczna. Wykorzystam ten pomysł z moimi innymi uczniami. A nie, sorry, przecież ja nie mam innych uczniów, tylko Ciebie. A wie Pani co, bo tutaj tego kwiatuszka trzeba przykleić. Aha, bo one nie są przyklejone, one są po prostu wsunięte do tej kieszonki, ale ja myślę, że dobrym pomysłem będzie wzięcie przezroczystej taśmy. Kochani uczniowie, przepraszam, kochany mój jedny uczniu, jest przerwa, zakończyliśmy plastykę, jedyny problem mam taki, że moja uczennica nie chce tej przerwy, więc od razu przechodzimy do lekcji WF-u. Powiedz mi, czy masz strój na WF? Nie mam. Nie wzięłaś, zapomniałaś? Nie wiedziałam, że dzisiaj będzie WF. Nic się nie stało, to po prostu będziesz ćwiczyła w swoich ubraniach. Zapraszam Ciebie na środek naszej sali i musisz wykonać trzy pajacyki. Tak szybciutko. O właśnie. Dobrze. I trzy skłony. Tak w dół trzeba. O tak. Tylko porządnie. I do góry rączki. Hop. O tak. I jeszcze jeden skłon. Wystarczy. Ach. Tak, mogłoby być ciut lepiej. Jeszcze bym chciała, żebyś zatańczyła swój ulubiony taniec. Tak na szybko, bo wiem, że Ty lubisz tańczyć, więc to już będzie ostatni element
naszej gimnastyki. Co by to mogło być? Nie gadaj, że to znowu będzie taniec Wednesday. Ja nie wytrzymam. Ty jesteś typową Wendy. Powinnaś chyba zagrać w tym filmie. Wyginam śmiało ciało. Oficjalnie ogłaszam koniec naszych dzisiejszych zajęć. Czy moja uczennica jest szczęśliwa i zadowolona, że już wraca do domu? Chciałaś coś powiedzieć? Nie. Nie, myślałam, że się zgłaszasz do jakiejś odpowiedzi. Powiedz mi, czy sprawdziłam się w roli pani nauczycielki? Fajnie. Fajnie? Wy też koniecznie dawajcie znać nam w komentarzach, czy chcielibyście mieć taką panią nauczycielkę, która tak szybko prowadzi lekcje i stawia same szóstki. To już byłoby koniec w naszym dzisiejszym odcinku. Mi się mega podobało to nasze nagrywanie, serio, fajna rozrywka. Teraz tutaj posprzątamy, wszystko wróci do normalności. Dzięki, że z nami byliście, pamiętajcie zostawiać nam łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek. I teraz tak jeszcze sobie pomyślałam, że może kiedyś nagramy taki odcinek, że będzie na odwrót, że ja będę twoją uczennicą. Tak, chciałam. Tak? Ale ty będziesz dla mnie dobra, czy nie? Nie wiem. Nie wiesz. Czemu zadryskujesz? Ale ten dzisiejszy odcinek nasz, co nagrywałyśmy go przed chwilą, myślę, że byłby nawet ciekawszy, gdybym ja była dla ciebie surowa, a nie taka dobra. Czy nie? Myślę, że byłoby śmieszniej, ciekawiej. Może jeszcze kiedyś nagramy, że ja będę taka niedobra. Dobrze, miałyśmy już kończyć i znowu się rozgadałam. Pa, 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 buziaki 102. Tylko zobaczcie, jak ten przepiękny obrazek prezentuje się na tablicy korkowej. Moja uczennica stwierdziła, że jednak jeszcze tutaj trzeba coś dorysować i wzięła zielonego mazaka, czyli domyślam się, że zrobisz trawę na dole. Tak. No w sumie racja. Tudum, tudum, tudum. I właśnie tak prezentuje się efekt finalny.